Witajcie moi drodzy. W jednym z ostatnich filmów mówiłem o tym, żeby żyć z intencją. I ten temat życia z intencją bardzo Was zainteresował. Zostawiliście kilka komentarzy, kilka osób napisało do mnie wiadomość prywatną, jak tak naprawdę można zacząć żyć z intencją i o co tak naprawdę chodzi w tej intencji, jak ją złapać, czym intencja i życie z intencją różni się od takiego klasycznego planowania, od klasycznego wyznaczania sobie celów, od klasycznego spełniania swoich marzeń. Bo życie z intencją to jest zupełnie coś innego. Coś, co jest idealnie dopasowane do naszych dzisiejszych czasów. Do czasów, w których wszystko szybko się zmienia. A kiedy złapiemy swoją intencję, w naszym życiu może pojawić się dużo dobrych rzeczy, z których możemy skorzystać. Możemy wtedy tak jakby posłuchać swojej intuicji, otworzyć się na nowe możliwości i dlatego w dzisiejszym świecie życie z intencją, a nie konkretne planowanie, jest dużo lepszym pomysłem. I właśnie dlatego dziś chciałem spojrzeć z Wami wspólnie na Wasze życie z takiej szerszej perspektywy. Porozmawiamy trochę właśnie o tej szerszej perspektywie, o tym, jak żyć z intencją. I kiedy chcecie żyć z intencją, to musicie pamiętać, że takie życie właśnie z intencją, takie zmienianie swojego życia na lepsze, w tą stronę, żeby to życie dawało Wam satysfakcję, żebyście z tego życia byli dumni, to jest życie, w którym Wy zaczynacie trochę mocniej patrzeć w przyszłość, zamiast skupiać się na przeszłości. Tak jak mówiliśmy o tym, że można stworzyć siebie i można rozwinąć w sobie pewne zachowania, pewne cechy, to mówimy właśnie o nastawieniu na przyszłość. Natomiast osoby, które pracują w taki standardowy sposób nad sobą, które chcą coś w sobie naprawić, bardzo często skupiają się na przeszłości i tak naprawdę nie widzą przed sobą jakichś nowych możliwości. Dlatego tak ważne jest czasami przesunięcie się, zamiast grzebanie tylko i wyłącznie w przeszłości, skupienie się na przyszłości. I życie z intencją właśnie polega na tym, że ta przyszłość jest dla nas ważna i musimy wiedzieć, w którą stronę my w swoim życiu chcemy zmierzać. Natomiast w życiu z intencją nie tylko ważna jest przyszłość, ale ważny jest również dzień dzisiejszy. Ważna jest ta teraźniejszość, a więc ważne są te codzienne wybory i docenianie tych codziennych wyborów, codziennych decyzji w tej naszej teraźniejszości, w tym naszym dniu codziennym, bo każdy z tych wyborów, ten, który robimy dziś, każdego dnia decyduje o naszej przyszłości. A więc jeżeli chodzi o życie z intencją, to jest życie, które zaczyna się tu i teraz, z tym całym bagażem doświadczeń, który mamy, z tymi wszystkimi różnymi trudnościami, które mamy, z tymi naszymi brakami, ale też z tymi mocnymi stronami i zaczynamy działać już teraz, właśnie w tej naszej teraźniejszości, w której się znajdujemy i zaczynamy kształtować już dziś naszą przyszłość. I to jest bardzo ważne, bo kiedy próbujemy naprawić siebie, kiedy próbujemy zagłębić się tylko w przeszłość, to bardzo często ucieka nam ten dzień dzisiejszy, od którego tak naprawdę nasza przyszłość się zaczyna. I to jest życie z intencją. Życie świadome, życie z premedytacją. A życie z premedytacją polega właśnie na dokonywaniu wyborów, świadomych wyborów, gdzie ja chcę być w moim życiu za jakiś czas, do czego ja dążę, co jest dla mnie ważne, ale pamiętajcie, że ja zawsze lubię pracować w kontrastach. Bo kiedy my dokonujemy jakichś świadomych wyborów, że chcemy do czegoś iść, musimy pamiętać, że z czegoś musimy również świadomie zrezygnować. Nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć czasu na to, żeby spełnić wszystkie swoje marzenia. Dlatego, żeby coś zyskać, z czegoś trzeba zrezygnować, ale przede wszystkim trzeba się pogodzić z tym, że mimo tego, że w dzisiejszym świecie mamy tak wiele możliwości, to wszystkiego nie zrobimy, a na pewno nie zrobimy wszystkiego od razu i dlatego trzeba zawsze wybierać. Życie w takim kontraście, że jeżeli czegoś chcesz, to musisz czegoś zrezygnować, to jest życie, które pozwala nam sięgać po to, co jest dla nas ważne i uczyć się, żeby nie żyć w takim poczuciu żalu, że coś nam przepada, że coś tracimy, ponieważ to, co jest ważne, ma dla nas dużo większe znaczenie, daje dużo większą satysfakcję i dumę niż próbowanie złapania wszystkich srok za ogon i stanie tak naprawdę w miejscu, bo to jest problem wielu osób.
że te osoby niby wiedzą, czego chcą, ale chcą tak wielu rzeczy naraz, że nie potrafią z niczego zrezygnować, a więc nie potrafią tym dniem dzisiejszym zarządzać w taki sposób, żeby ta ich przyszłość wyglądała tak, jak oni by chcieli. I te osoby zazwyczaj stoją w tym jednym konkretnym miejscu, nie potrafią z tego miejsca ruszyć, ponieważ nie potrafią z czegoś rezygnować. Te osoby wiedzą niby, co jest dla nich ważne, ale nie potrafią wybrać i z czegoś zrezygnować. I dlatego chciałem Was zachęcić do patrzenia na swoje życie z szerszej perspektywy, żeby nie tylko wybierać to, czego chcemy, ale też, żeby świadomie decydować o tym, co w tym momencie w moim życiu nie jest dla mnie osiągalne, z czego ja zrezygnuję tylko po to, żeby osiągnąć coś, co jest dla mnie kluczowe, co jest dla mnie najważniejsze i czy ja w ogóle potrafię się pogodzić z tym, że z czegoś rezygnuję. A uwierzcie mi, pracując z wieloma osobami wiem, że taka świadoma rezygnacja to nie jest coś prostego. To jest często pozbycie się swoich dawnych marzeń i zaakceptowanie, że na to już w moim życiu nie ma miejsca, a przecież dzisiejszy świat pokazuje nam, możesz mieć wszystko, pragnij wszystkiego. I to nie jest do końca prawda, ponieważ wszystko możesz osiągać, jeżeli ułożysz to w priorytetach i starczy ci na to czasu, energii, natomiast nie zrobisz tego wszystkiego od razu. Jeżeli próbujesz zrobić wszystko od razu, to prowadzi to zazwyczaj do frustracji, prowadzi to do rozczarowania, prowadzi to też do tego, że tracisz poczucie kontroli nad własnym życiem, bo niby wiesz, czego chcesz, nie potrafisz tego osiągnąć, a więc zaczynasz czuć, że nad własnym życiem nie masz kontroli i to bywa bardzo rozczarowujące uczucie. I właśnie dlatego zachęcam Was do życia z intencją, do tego życia z premedytacją. I ta premedytacja zawsze jest tu tą skrajnością. Coś wybieram, z czegoś rezygnuję. Jeżeli chcecie żyć z intencją, to musicie trzymać się takich kluczowych założeń, takiego życia z intencją. Przede wszystkim takie założenie życia z intencją polega na tym, że zawsze musisz akceptować, że masz w życiu to, na co tak naprawdę się zgadzasz. A więc masz w życiu to, co ty tak naprawdę tolerujesz. Jeżeli masz toksyczny związek, to znaczy, że w jakiś sposób go tolerujesz. Jeżeli masz pracę, która cię wyniszcza psychicznie i fizycznie, to znaczy, że tą pracę tolerujesz. Jeżeli masz wokół siebie osoby, które podcinają ci skrzydła, krytykują cię, depczą po twoich marzeniach i nie pozwalają ci rozkwitnąć, to znaczy, że to tolerujesz. I to jest bardzo trudne zaakceptować, że w życiu dostajesz to, co tolerujesz, że w życiu masz dokładnie to, na co się zgadzasz i czasami może pojawić się w tobie aż złość, że przecież nie na wszystko masz wpływ. Natomiast życie z intencją polega na zaakceptowaniu tego, że po pierwsze, jeżeli się na coś zgadzasz, jeżeli to tolerujesz, to to dostajesz, a po drugie, że ty masz dużo większy wpływ na swoje życie, niż ci się wydaje, że masz dużo większą kontrolę nad własnym życiem, natomiast przejęcie tej kontroli nad własnym życiem zawsze związane jest z tym, że możesz ponieść jakąś porażkę, że może pojawić się jakaś przykrość, jakieś trudne emocje, że ktoś zablokuje ci dążenie do tego twojego konkretnego marzenia, konkretnego celu i musisz wiedzieć, że po części jesteś za to odpowiedzialny, a ta odpowiedzialność często jest spychana na inne osoby i wtedy my uważamy, że to sytuacja zewnętrzna sprawiła, że czegoś nie osiągnęliśmy, że ktoś nam coś takiego powiedział, że my czujemy się zdołowani, że mamy taki bagaż doświadczeń i spychamy tą odpowiedzialność. Natomiast życie z intencją polega na tym, żeby zaakceptować, że my mamy dużo większą kontrolę nad własnym życiem, niż nam się wydaje i każdego dnia możemy tą kontrolę zwiększać. Każdego dnia musimy się zastanawiać, co ja toleruję, na co ja się zgadzam, bo właśnie to w moim życiu otrzymuję i kiedy przestanę pewne rzeczy tolerować, kiedy przestanę na nie się zgadzać, wtedy moje życie krok po kroku zacznie się zmieniać. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, która dotyczy właśnie takiego życia z intencją. To jest zaufanie do siebie. O zaufaniu do siebie mówię na wielu moich filmach, ponieważ uważam, że budowanie zaufania do samego siebie jest kluczowe. Jeżeli ty możesz dać sobie słowo i wiesz, że tego słowa dotrzymasz, to możesz mieć zaufanie do siebie, możesz dokonywać jakichś życiowych zmian. Natomiast jeżeli nie masz zaufania do siebie, jeżeli dajesz sobie słowo raz, drugi, trzeci, a jednak łamiesz to słowo, no to
ewidentnie nie potrafisz sobie zaufać, ewidentnie nie możesz oprzeć sam na sobie tej swojej życiowej zmiany, ponieważ cały czas zawodzisz siebie. I dlatego warto pracować nad tym zaufaniem do siebie. Bo kiedy masz zaufanie do siebie, to przede wszystkim wiesz, czego chcesz od życia, ale wiesz tego też również, czego nie chcesz, na co nie możesz już sobie pozwolić, na co nie możesz się godzić. To jest kolejny raz ten kontrast. Kiedy masz zaufanie do siebie, potrafisz się za czymś opowiedzieć, potrafisz coś o czymś zdecydować, ale potrafisz też z czegoś zrezygnować. Wielu moich klientów, z którymi rozmawiam, nie mają te osoby zaufania do siebie. Z jednej strony mówią, że chcieliby coś dokonać, czy chcieliby coś osiągnąć, natomiast w pewnym momencie zaczyna im się wydawać, że jak pojawi się inna możliwość na ich radarze, kiedy pojawi się przed nimi jakaś okazja, to że z niej skorzystają. To są na przykład osoby, które boją się, że mimo tego, że chcą rozwijać swój związek, to że coś takiego się wydarzy, że na przykład zdradzą tą swoją partnerkę czy partnera, że nie potrafią sobie na tyle zaufać, że nigdy do takiej zdrady nie dojdzie. I to jest bardzo trudna sytuacja, że nie możesz zaufać sobie nawet w tak ważnej sytuacji. I zastanów się, czy jakiś obszar twojego życia, taki bardzo ważny obszar twojego życia, na przykład ten związek, masz tego partnera czy partnerkę, zastanów się, czy masz 100% pewność, że nigdy nie zdradzisz tej osoby. I kiedy masz takie zaufanie do siebie, to poczujesz po prostu, że twoje słowa są prawdziwe. Natomiast kiedy jest jakiś cień wątpliwości, kiedy nie możesz do końca powiedzieć nigdy nie zdradzę tej osoby, no to też warto by było popracować nad zaufaniem do siebie. Bo mam klientów, którzy przez długi czas zmagali się z tym zaufaniem do siebie, aż doszli właśnie do takiego momentu, że w końcu sami przed sobą mogą się przyznać, że sobie ufają, że na przykład nie zdradzą tej osoby, z którą są, bo ona jest dla nich tak ważna, ale musieli do tego dojść. Musieli nauczyć się, że coś w życiu jest ważne, ale z czegoś też trzeba zrezygnować. Bo kiedy nie masz tej zdolności do rezygnowania z pewnych rzeczy, nigdy nie możesz mieć też zaufania do siebie, bo zawsze będzie w tobie jakiś cień wątpliwości. A więc jeżeli masz zaufanie do siebie, to przede wszystkim musisz wiedzieć, czego chcesz od życia, ale czego też nie chcesz, na co sobie nie możesz pozwolić. I tu mamy pewien problem. Problem z pytaniem, czego ja tak naprawdę chcę od życia? To jest trudne pytanie. To pytanie niestety powoduje w nas takie zmieszanie. My nie wiemy, jak na nie odpowiedzieć. Nie wiemy nawet, jak się zabrać za to pytanie, bo my często nie potrafimy oddzielić od siebie takich trzech odpowiedzi. Kiedy zadałbym ci pytanie na naszych konsultacjach osobistych, że czego ty chcesz od życia, czego tak naprawdę chcesz od życia, to w twojej głowie mogą pojawić się takie różne odpowiedzi, które należą do takich trzech kategorii. Czego ja naprawdę chcę, to są twoje prawdziwe potrzeby, prawdziwe marzenia, które chcesz spełnić, ale mogą być też to rzeczy, których ty kiedyś chciałeś, ale już nie chcesz. I nie wiesz, jak zrezygnować z tych dawnych marzeń, nie wiesz, jak te dawne marzenia oddzielić od tych obecnych marzeń, co jest bardzo ważne. Bo kiedy trzymasz się obecnych marzeń, twoje życie jest satysfakcjonujące. Natomiast kiedy spełniasz marzenia, które były dla ciebie ważne rok temu, 5 lat temu, to nawet kiedy je spełniasz, a widziałem wiele osób, które spełniali takie marzenia z przeszłości, to czujesz, że to nie było warte tego. Ta energia, ten czas, który poświęciłeś na marzenie, które już gdzieś przepadło, już nie jest dla ciebie takie ważne. I mimo tego, że je spełniasz, to nie daje ci to takiej satysfakcji. Dlatego ja często moich klientów uczę oddzielać te marzenia i pragnienia z dnia dzisiejszego od tego, co już przeminęło. I dlatego taka rezygnacja z dawnych marzeń, takie uwalnianie się bez większego żalu od dawnych marzeń, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ robisz wtedy miejsce w swoim życiu i skupiasz się na tym, co jest naprawdę ważne. Pamiętaj, że nie starczy ci sił, czasu na to, żeby spełnić wszystkie marzenia z całego swojego życia, ponieważ pewne pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają. Mówiłem o tym na jednym z filmów. Natomiast ty musisz się zastanowić, przed jakim pociągiem stoisz dziś. Może pewne pociągi już odjechały. Może nie ma sensu tracić czasu i energii na to, żeby wspominać o dawnych marzeniach, ale trzeba się skupić na dniu dzisiejszym.
Dlatego zastanów się, z jakich dawnych marzeń możesz bez żalu dzisiaj zrezygnować, uwolnić swoją głowę, uwolnić swój czas i otworzyć się na to, czego ty potrzebujesz i pragniesz w dniu dzisiejszym. Bo kiedy my mieszamy te nasze marzenia z dnia wczorajszego, z naszej przeszłości, z tymi marzeniami z dziś, to niestety nie mamy w sobie siły, żeby ruszyć po cokolwiek, ponieważ nie potrafimy wybrać, co jest ważniejsze. A więc dwie kategorie mamy omówione. Nasze prawdziwe marzenia, te, które mamy dziś, w dniu dzisiejszym, te, do których musimy się dokopać, oraz te, które musimy odrzucić, czyli nasze marzenia z przeszłości. To było dla ciebie ważne kiedyś, ale już nie jest ważne i musisz się do tego przyznać. Jest jeszcze trzecia kategoria, która często pojawia się w odpowiedziach moich klientów na pytanie, czego ja chcę od życia. I ta trzecia kategoria dotyczy wpływu otoczenia, wpływu osób ci bliskich, wpływu twoich rodziców, twoich partnerów, twoich nauczycieli. Chodzi o to, że pewne ważne dla ciebie osoby wmówiły ci, czego ty powinieneś chcieć od życia, co powinno być dla ciebie ważne i ty musisz nauczyć się to rozdzielać. Co jest dla mnie ważne, a co zostało mi wmuszone, co zostało mi wmówione przez inne osoby, ale kiedy naprawdę się nad tym zastanowię, to zupełnie nie ma dla mnie znaczenia. I naprawdę pracując z wieloma osobami wiem, że spełnianie cudzych marzeń nie daje nam satysfakcji, a wręcz często powoduje, że jesteśmy rozczarowani, bo niby wmawialiśmy sobie, że to jest takie ważne, że podążanie taką ścieżką kariery, jaką wyznaczyli nam rodzice, spełnianie ich pragnień i marzeń, to będzie coś, co da nam satysfakcję, a później osiągamy te cele i czujemy się rozczarowani sobą, bo nawet nie potrafimy się tym ucieszyć. A więc kluczowa sprawa, jeżeli chcesz żyć z intencją, musisz nauczyć się odpowiadać na to ważne pytanie, czego ja tak naprawdę chcę od życia i szukać tych trzech kategorii. Przede wszystkim, czego ja naprawdę chcę tu i teraz, czego ja chciałem kiedyś, ale to nie jest już ważne i czego chcieliby dla mnie inni, bliskie mi osoby. I jak to oddzielić od siebie, jak oddzielić te swoje prawdziwe marzenia na dzień dzisiejszy od marzeń, które przeminęły, które już nie powinny być dla mnie ważne i które muszę odpuścić, oraz od tych marzeń i potrzeb, które wmusili mi inni ludzie, które dla nich może są ważne, ale dla mnie może być ważne zupełnie coś innego. I często wam mówię o tym, że dzisiejszy świat jest bardzo dynamiczny, że dzisiejszy świat tak szybko się zmienia i dlatego trzeba zmienić swój sposób podchodzenia do planowania, do wyznaczania sobie celów. Ten dawny sposób wyznaczania sobie celów w dzisiejszym świecie się nie sprawdza, ponieważ dzieje się wiele rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, takich ogólnych. Natomiast my nad swoim własnym życiem mamy ogromną kontrolę, której nie doceniamy. Dlatego nie musisz wyznaczać sobie konkretnego celu, konkretnego marzenia do spełnienia, bo życie z intencją będzie tu dużo lepszym pomysłem, a życie z intencją polega nie tylko na wyznaczeniu konkretnego celu, bo to już tak nie działa w dzisiejszym świecie. Życie z intencją polega na tym, żeby wyznaczyć sobie konkretny kierunek w naszym życiu. I kiedy wyznaczysz sobie konkretny kierunek, twoje cele mogą się zmieniać, twoje cele mogą ewoluować, twoje marzenia mogą przychodzić, odchodzić, ale masz konkretny kierunek w życiu. I dlatego potrafisz pewne cele odpuszczać, z pewnych marzeń rezygnować, ale na ich miejsce pojawiają się inne marzenia i cele. Dlatego życie z intencją, życie w konkretnym kierunku jest kluczowe i bardzo ważne jest również to, że kiedy masz ten konkretny kierunek wyznaczony, kiedy żyjesz z intencją, to możesz zacząć ufać sobie i polegać na swojej intuicji. Bo kiedy masz konkretny cel, to często trzymasz się tego celu do upadłego, dążysz do niego, mimo tego, że otoczenie zewnętrzne się zmieniło, mimo że ty się zmieniłeś. A kiedy żyjesz z intencją, to możesz posłuchać swojej intuicji i zobaczyć, czy to, co było dla ciebie ważne wczoraj, w tamtym roku, 5 lat temu, jest ważne dziś. Czy może warto by było zaktualizować swoje cele, swoje marzenia. Ten kierunek powinien być wyznaczony konkretnie. Natomiast to, co się zdarzy w drodze do tego kierunku, to jest już właśnie ta dynamiczna sytuacja, która jest domeną naszych dzisiejszych czasów. I jeżeli chcesz wyznaczyć sobie dobry kierunek w życiu, to przede wszystkim zastanów się nad tymi trzema filarami szczęścia, o których mówiłem wam w ostatnim materiale. Jak rozdzielisz priorytety między te trzy filary szczęścia? Co jest dla ciebie ważne? Te trzy filary szczęścia to jest zdrowie, to są relacje,
to są pieniądze. I to jest bardzo ważne. Który z tych trzech filarów szczęścia jest dla Ciebie w tym momencie priorytetem? Bo zupełnie inaczej będzie zachowywała się osoba, która ma ustawione priorytety tak. Pieniądze są najważniejsze, potem najważniejsze jest moje zdrowie, a potem gdzieś są moje relacje. Taka osoba będzie podejmowała zupełnie inne decyzje niż ktoś, kto powie, no dla mnie to są relacje najważniejsze. Potem ważne, żeby mieć zdrowie, a na końcu są gdzieś pieniądze. I zupełnie inaczej będzie się zachowała jeszcze inna osoba, trzecia osoba, która powie, dla mnie zdrowie jest najważniejsze. Potem pieniądze, bo te pieniądze pomagają mi w utrzymaniu właściwego zdrowia, a relacje są gdzieś na końcu. I zastanów się, w jaki sposób ty podchodzisz do tych priorytetów. Bo pracując z moimi klientami wiem, że problem w ustalaniu priorytetów to jest problem, który miesza nam w życiu. Znam sytuację osób, które mówią, dla mnie rodzina jest najważniejsza, a kiedy przyglądamy się ich codzienności, to okazuje się, że te osoby pracują 6 dni w tygodniu, po 10 godzin nawet i nie mają nawet czasu na to, żeby spędzić trochę tego czasu z partnerem czy z partnerką. A niby ten priorytet rodzina jest dla nich najważniejszy, ale jest to tylko pewna wymówka. I takie osoby muszą się z tym zmierzyć. Czy naprawdę ta rodzina jest dla mnie najważniejsza? Jeżeli tak, muszę coś zmienić w swoim stylu życia, w swojej codzienności, albo nie oszukiwać się i powiedzieć na ten moment, rodzina jest dla mnie ważna, ale najważniejsza jest dla mnie kariera, rozwój tej kariery, a tym budowaniem rodziny zajmę się trochę później. I szczerość z samym sobą jest bardzo ważna, bo kiedy wydaje ci się, że ten priorytet to jest na przykład ta rodzina, ale pracujesz 6 dni w tygodniu, po 10 godzin nie masz dla rodziny czasu, to cały czas oszukujesz siebie, oszukujesz tą rodzinę i cały czas czujesz, że mimo tego, że wkładasz cały swój wysiłek, całe serce w tą pracę, to i tak nie daje ci to satysfakcji. I tak chodzi ci gdzieś po głowie, że coś w twoim życiu jest nie tak i bardzo łatwo się wypalić. Kiedy niby grasz do jednej bramki, ale te gole zdobywasz zupełnie w innej bramce. Czyli chodzi o to, że jeżeli masz jakiś priorytet, ale grasz do innego priorytetu, to w pewnym momencie po prostu nie starczy ci sił. Dlatego zastanów się, jak ułożysz te trzy proste, ale bardzo ważne priorytety. Zdrowie, relacje, pieniądze na dzień dzisiejszy. Nie tak, jakby się ułożył rok temu, 5 lat temu, ale na dzień dzisiejszy. Co jest dla mnie ważne i czy ja potrafię spojrzeć w lustro i powiedzieć naprawdę, dziś na przykład moja kariera jest dla mnie najważniejsza. Albo dziś relacje są dla mnie najważniejsze, a karierą zajmę się później. Albo spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, dla mnie w tym momencie zdrowie jest najważniejsze, ponieważ bez zdrowia ani kariery, ani związku dobrego nie zbuduję. I to jest kluczowe, bo kiedy wyznaczysz sobie ten pierwszy priorytet, już ten kierunek do życia z intencją się pojawi. I na koniec chciałem Cię zachęcić do spojrzenia na swoje życie w takim właśnie szerszym kontekście. Zastanów się, z jakich decyzji, które podejmiesz już dziś, będziesz dumny bądź dumna za rok, za 5 lat. Jakie decyzje, które podejmiesz już dziś, dadzą Ci poczucie dumy i satysfakcji za rok czy za 5 lat. Zastanów się również, jakich decyzji dziś nie podejmiesz i możesz ich żałować za rok czy za 5 lat. Może chcesz zrezygnować z jakiegoś nałogu, który Cię wyniszcza, ale nie masz w sobie sił, odwlekasz tą decyzję na później i za rok, za 5 lat będziesz żałować, że nie zrobiłeś tego dziś. Zastanów się, z czego możesz zrezygnować już dziś i do czego Cię to zaprowadzi za rok, za 5 lat. A więc mówimy nie tylko o wyznaczaniu tego konkretnego kierunku, ale też o rezygnacji z pewnych rzeczy, które za jakiś czas mogą nas w tym konkretnym kierunku zaprowadzić, które mogą nam pomóc. Bo to nie jest tak, że my musimy tylko coś w sobie rozwijać. Czasami my musimy pewne cechy i zachowania osłabiać, żeby dojść w tym konkretnym kierunku, który sobie wyznaczamy. Zastanów się również, co ty tak naprawdę chcesz zmienić, wzmocnić, rozwinąć, a co chcesz osłabić w najważniejszych obszarach twojego życia. Właśnie w obszarze związków, w obszarze zdrowia, w obszarze pieniędzy. Zastanów się, co tam chcesz wzmocnić i co tam musisz osłabić, żeby iść w tym konkretnym kierunku, który sobie wyznaczasz. I zastanów się również tak w najszerszym kontekście, jak twoja decyzja o tym, że chcesz odmienić swoje życie, wpłynie na twoje otoczenie.
na twoją rodzinę, na twoich znajomych, na twoją pracę. Zastanów się, jak możesz poszukać tych sił wspierających, kto w tej zmianie, w tym konkretnym kierunku, w którym podążasz, może ci pomóc. Ale zastanów się też, kto może ci przeszkodzić, jakie będą te przeszkody w otoczeniu i jak możesz się na nie przygotować, żeby jak najszybciej je przeskoczyć. To jest ważne, żeby szukać sił wspierających, ale też przeszkód i przygotowywać się na to. Patrząc na swoją zmianę w szerszym kontekście, czasami dojdziemy do wniosku, że osoby, z którymi się teraz zadajemy, osoby, z którymi się trzymamy, nie dopuszczą do tego, żebyśmy dokonali aż tak gruntownej zmiany w swoim życiu, bo pojawią się pretensje, pojawi się żal, pojawi się poczucie winy i te osoby nas zablokują. A więc jeżeli widzisz ten kierunek i widzisz, że masz tak wiele tych sił niesprzyjających, sił blokujących, tych przeszkód, które na przykład wynikają z tego, z jakimi osobami trzymasz bliskie relacje, to możliwe, że zanim zrobisz krok w konkretnym kierunku, będziesz żyć ze swoją intencją, to musisz pozmieniać coś w swoim najbliższym otoczeniu, bo te osoby cię nie wypuszczą. A więc zastanów się, jakie siły wspierające pomogą ci żyć w zgodzie ze swoją intencją, a jakie mogą się pojawić przeszkody i jak z tymi przeszkodami możesz zacząć walczyć już dziś. Dajcie znać, jak to podejście do patrzenia na życie z szerszej perspektywy, ale też do życia z intencją wam się podoba i co w tym wszystkim, o czym wam dzisiaj mówiłem, wydaje się dla was najtrudniejsze. I jeszcze jedno. Jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś, kto wydaje się osobą zagubioną, szukającą swojego życiowego kierunku, wyślijcie tej osobie ten materiał. A może ta osoba zainspiruje się takim życiem z intencją i zacznie wyznaczać sobie konkretny kierunek, w którym będzie zmierzać i może kiedyś wam za to podziękuję. Dlatego wyślijcie ten materiał komuś, kto właśnie jest na takim życiowym rozdrożu, a jeżeli nawet nie macie takiej osoby, to zasubskrybujcie mój kanał, możecie polecić ten materiał też na innych mediach społecznościowych, bo po prostu musimy się tego nauczyć. Życie z intencją w dzisiejszym świecie to jest najlepszy sposób na to, żeby mieć satysfakcję w życiu i żeby osiągać to, co możemy osiągnąć, coś na miarę swoich możliwości, żeby żyć w zgodzie ze swoim potencjałem. Ale żeby to zrobić, najpierw musimy zrozumieć, czym takie życie z intencją jest.